Mieliśmy dzisiaj plan. Wiedzieliśmy, jaki procent, blisko 80% puszcza strzela bramę, powstaje w fragmentach gry. Udało nam się dzisiaj spowodować, że nie zdobyli bramki ze stałego fragmentu gry, ale straciliśmy 3 z gry. Jeśli zaczynamy mecz od błędu tak dużego, to nie można myśleć o zwycięstwie na boisku lidera. I dzisiaj mam największe pretensje do zawodników o pierwszą połowę, o wejście w mecz. Po tym, jak zagraliśmy bardzo dobry mecz z Chrobrym, dzisiejszy mecz nie przystoi, żeby tak grać na poziomie pierwszej ligi. Biorę tą całą sytuację na siebie. Zawodnicy znają moje zdanie, usłyszeli je dzisiaj zaraz po meczu i na tą chwilę myślę, że nie możemy więcej się tłumaczyć, bo nie ma z czego. Bo przegrywamy mecz, nie będziemy tutaj mówili, czego nam brakuje, bo trzeba zrobić wszystko, żeby w 2 meczach zapunktować. Dziękuję. Uznałem, że zmiany w tym momencie nam nie pomogą, bo część piłkarzy, która była na ławce, nie była na 100% gotowa do gry. To się wiąże z tą wcześniejszą moją wypowiedzią, że nie będę tutaj mówił o usprawiedliwieniach, ile mamy kontuzji, kto trenuje, kto nie trenuje, kto jak długo trenuje i tak dalej, i tak dalej. Na tą chwilę ci piłkarze, którzy wyszli w pierwszej jedenastce, byli w treningu przez cały czas i oni zagrali. Więc takie wyjaśnienie. Ja liczę na to, że każdy z piłkarzy z Kry ma, jak wiele razy tutaj mówiliśmy, charakter. I charakter cechuje sportowca do tego, żeby grać, walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Tak jak powiedziałem wcześniej, kilka konferencji, pewno pierwszy raz każdy z nich się, łącznie ze mną, spotyka z taką sytuacją, ale jeśli da się podjąć rywalizację, oczywiście, że wiem, był wynik ustalony już 3-0 i pewno puszcza nie była tak zdeterminowana jak od początku, ale jeśli da się wygrywać pojedynki 1-1, no to w drugiej części, to w pierwszej też się da, także kwestia mentalna myślę, że jest najważniejsza i wszyscy, co znają się na piłce, wiedzą, że jest to trudna sytuacja, ale trzeba się podnieść. Tyle. No nie było w całym meczu, myślę, widać determinacji. W drugiej połowie byliśmy na tyle skuteczni w pojedynkach, że puszcza nie spowodowała sytuacji zagrożenia jakiegoś wielkiego pod naszą bramką, ale myślę, że na tyle, ile byliśmy zdeterminowani, tak wyglądała druga połowa. Powiedziałem to na początku, że by grać w pierwszej lidze, trzeba być mentalnie mocnym.